Rozdział pierwszy. Charakter problemu, czyli o naszym charakterze narodowym. Wiele lasów zniszczono, by opisać charakter narodowy Polaków. Pisano o dziejach głupoty w Polsce i o siedmiu polskich grzechach głównych. O Nibylandii, o Nanibii, o kraju, w którym panuje król Ubu. Nie, żeby grzechów nie było, nawet więcej niż siedem, nie, żeby wyczyny głupoty nie składały się na opasłe dzieło. Samobiczowanie jest jednak bezproduktywne, o ile nie towarzyszy mu refleksja dotycząca tego, co dalej, co zrobić, jak zmienić to, co trzeba zmienić, by lepiej się żyło w Polsce, jak pisał Mrożek, w kraju, który jest na wschód od zachodu i na zachód od wschodu. Fałsz, zawiść, płaskość, mierność, nikczemność, głupota? Czasem zgoda. Często osiadamy na takich mieliznach. Tyle, że błota da się przepłynąć, nie ma więc co odrzucać wioseł.